Aktorzy teatru Planeta M wystąpili w klubie Rondo w Skórzewie. Przedstawienie Mimi Czarodzieje było urokliwą opowieścią o miłości i czarach. Fajnie było. I o czym było to przedstawienie? No takim panu i o takiej pani. O takiej dziewczynce, która przyjechała chyba do miasta. Miała bardzo ciężką walizkę. No i miała różne przygody. Było bardzo fajnie. I mi się podobało to, jak on przecinał szyję, ten pan. Pierwszy raz gdzieś wyczytaliśmy, że się odbywa coś takiego i stwierdziliśmy, że dzieci przedszkolne mogą korzystać z tego. Poza tym jest czas ferii i dzieciaki mają mało zajęć w przedszkolu, więc taka dodatkowa rozrywka zawsze się przyda, nie? Oni nie przecinali sobie szyi, tylko sobie tak przekładali z jednej do drugiej. Całowali się, potem widziałem. Teatr Planeta M operuje konwencją starego kina, pantomimy, magii oraz iluzji. Staramy się, żeby ta forma była jednak taka minimalna, to znaczy nie jakieś wybujałe rekwizyty, wybujała scenografia. Stawiamy na wyobraźnię dzieciaków, na to, żeby ich trochę pobudzać jakimiś takimi małymi rzeczami, drobiazgami. Żeby pokazać też, że z niczego można zrobić wszystko, że nie potrzeba mieć, nie wiem, domku, całej doliny, po prostu mega dużo, nie wiem, jakichś szmatek pokazujących, że o, teraz jesteśmy w górach, teraz jesteśmy w lesie, teraz jesteśmy gdzieś tam, bo musimy pokazywać wszystko dzieciom, bo nie umieją sobie same wyobrazić, dlatego po prostu w taki delikatny sposób próbujemy, żeby troszeczkę ta wyobraźnia ruszyła i żeby inaczej spędzili ten czas. Aktorom udało się wyczarować na oczach widzów świat pełen ciepłych emocji.